Powinniśmy robić recenzję tej książki w bikini, ale niestety w pandemii trochę przytyłem i już nie mieszczę się w swoje. Potwierdzam. Dzisiaj na kanale książkowym Bikini Killer, seryjny morderca Charles Sobracz z wydawnictwa Replika. Cześć! Z tej strony Gabriel. Miło mi, że jesteście z nami na kanale książkowym w cyklu Literacki Zoom. Dzisiaj w naszym cyklu pochylimy się nad książką Bikini Killer, seryjny morderca Charles Sobracz, jego życie i zbrodnie, autorstwa Jarosława Molendy, która ukazała się w zeszłym roku nakładem wydawnictwa Replika. I powód, dla którego stwierdziliśmy, że pochylimy się trochę nad tym tytułem, jest dosyć prozaiczny. Wynika to po prostu z tego, że od 2 kwietnia na Netflixie możecie oglądać serial pod tytułem Wąż, który opowiada o losach Charlesa Sobradża i jego działalności w Azji. I z Charlesem Sobradżem sytuacja jest taka, że w Polsce, w krajach zachodnich niekoniecznie mówi się o nim, wspominając powiedzmy panteon najbardziej przerażających seryjnych morderców. Mówi się oczywiście o Charlesie Mansonie, o synu Sama, o mnóstwie innych postaci, które zapisały się powiedzmy w historii przestępczości jako krwawi, brutalni, seryjni mordercy. Natomiast Charles Sobracz, z racji tego, że obracał się raczej w kręgu kulturowym związanym z Azją, niekoniecznie w tych zestawieniach się pojawia, a zupełnie niesłusznie, dlatego że z wielu powodów myślę, że mógłby swoich kolegów po fachu zawstydzić. Zawstydzić mógłby ich na pewno kreatywnością i tym, że bardzo szybko adaptował się do zmieniających sytuacji. Ale zacznijmy od początku. Charles Sobracz urodził się w Wietnamie, ma korzenie wietnamsko-hinduskie i urodził się za czasów tego, jak Wietnam był jeszcze kolonią francuską. I od początku jego życie było bardzo trudne. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o kwestie takie polityczne, które wtedy działy się w tamtym rejonie Azji, ale przede wszystkim o kwestie rodzinne. Tutaj związek jego matki z jego ojcem się rozpadł. On był pierworodnym, niekoniecznie dobrze traktowanym później z tego względu. Matka na przykład, żeby zdyscyplinować młodego Charlesa, przywiązywała go do łóżka, żeby na przykład nie uciekał z domu i nie próbował wrócić do swojego taty. Więc jest to metoda wychowawcza, która nie działa, jeżeli mielibyśmy wychować człowieka, który będzie pełen empatii i który będzie, nie wiem, lepiej traktował na przykład ludzi. Przynajmniej według książki Jarosława Molendy, no jakby ta metoda wychowawcza matki Charlesa Sobradża nie sprawdziła się. I takich rzeczy związanych jakby z jego wychowaniem i z jego dzieciństwem, które przedstawia Jarosław Molenda, a które wpłynęły na to, jak on się później zachowywał jako już dojrzały mężczyzna, jest bardzo dużo i autor generalnie oddaje je też w taki bardzo wnikliwy sposób. Więc mamy całe takie tło związane z dzieciństwem i z wiekiem nastoletnim Charlesa, zarówno w czasach, gdy mieszkał jeszcze w Wietnamie, później gdy przez jakiś czas mieszkał we Francji, po tym jak jego matka razem ze swoim kolejnym partnerem do Francji się przeniosła. I on bardzo wcześnie zaczął zadawać się z bandami ulicznymi, bardzo wcześnie zaczął kraść, bardzo wcześnie zaczął manipulować też ludźmi. I jeżeli chodzi o te manipulacje, to bez wątpienia pomogło mu w tym kilka cech charakteru, które później powiedzmy sprawiły, że odniósł bardzo duży sukces jako przestępca po prostu działający na terenie Azji. Przede wszystkim Charles Sobracz władał kilkoma językami w sposób płynny, więc dogadywał się zarówno z Europejczykami, Amerykanami, jak i z Azjatami bez większych problemów. Miał bardzo miłą i przystojną aparycję, dzięki czemu szybko wkupował się też w łaski zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Był niesamowicie inteligentny i oczytany i od momentu, kiedy wchodził do jakiegoś pomieszczenia, wszystkie oczy praktycznie zwracały się na niego i bardzo szybko potrafił zjednać sobie ludzi. I temu aspektowi odpowiada jego taki główny pseudonim, nie Bikini Killer, a Wąż. Wąż właśnie dlatego, że oplatał się dookoła swoich przyszłych ofiar,
robił im na przykład drobne przysługi, był dla nich miły, przewoził na przykład z jednego miejsca do drugiego, załatwiał taniej klejnoty i później dzięki temu na przykład był w stanie dosypywać tym osobom narkotyki, środki odurzające i na przykład okradać je później. Bikini Killer jako przydomek pojawia się oczywiście w pewnym momencie też w tej książce i on jest uzasadniony tym, że nasz bohater swoją pierwszą ofiarę zostawił właśnie w bikini. Natomiast ten motyw na morderstwo później się już nie powtarza. Kolejne ofiary, które jakby wychodzą spod rąk Charlesa, raczej są spalane, a przynajmniej ich zwłoki są spalane, aby utrudnić ich identyfikację. To, co wyróżnia Charlesa Sobradza jako postać, to to, że on w odróżnieniu na przykład do Teda Bundy'ego czy syna Sama nie zaspokajał swoich różnych potrzeb na przykład seksualnych bądź różnych fantazji erotycznych poprzez na przykład morderstwo. On był bardzo, Charles Sobradge był bardzo praktyczny. On po prostu postrzegał swoją ofiarę jako przeszkodę na drodze do osiągnięcia celu i po prostu tę ofiarę usuwał. I to w tej książce autor Jarosław Molenda doskonale jakby podkreśla. To, co Molenda też robi fantastycznie, to odmalowanie w ogóle całego klimatu Azji lat 60. i 70., zwłaszcza lat 70., kiedy aktywność Sobradża jakby była u szczytu. I tutaj mamy ten klimat hipisów podróżujących z jednej części Azji do drugiej. Hipisów, którzy byli w pierwszej kolejności właśnie na celowniku naszego bohatera z tego względu, że byli łatwymi ofiarami do otumanienia. I działalność Sobradża była bardzo zróżnicowana, bo oczywiście pojawiały się tutaj morderstwa, ale też słynął przede wszystkim jako oszust, jako osoba, która okrada osoby, z którymi nawiąże bliższą relację, ale zasłynął też jako człowiek, który uciekał z więzienia. I mamy tutaj taki fragment, który mówi o tym, jak bardzo spektakularnie podchodził do takich kwestii. Rzecz dzieje się w Eginie, w Grecji. To jest jedno z najcięższych więzień w Europie, z którego Charles w 75 roku bardzo chciał uciec. Z pomocą przyszła mu choroba. To były początki czerwonki, ale Charles postanowił zrobić z tego poważny przypadek. Zaczął pościć, w ciągu tygodnia mocno schudł, zrobił się blady i miał gorączkę. Znalazł kamień, zdjął ubranie i walił się w brzuch, aż pojawiły się siniaki. Miał nadzieję, że spowoduje krwotok wewnętrzny. Strzykawka była schowana za luźną cegłą, teraz nadszedł czas, aby jej użyć. Wkuł się w ramię, napełnił cylinderek własną krwią, a następnie wcisnął ją do kubka i wypił, zatrzymując część w ustach. Strażnik znajdował się na drugim końcu korytarza. Charles kopnął w drzwi celi i jęknął. Kiedy usłyszał kroki zbliżające się w jego stronę, położył się i zaczął głośno kaszleć. Gdy dotarł do niego strażnik, dusił się w kałuży krwi. Lekarz więzienny zdiagnozował rzut trawienny i zalecił przeniesienie Charlesa do szpitala w Atenach z lepszym sprzętem diagnostycznym. Naczelnik tutaj Charlesowi odmówił wywiezienia go wtedy do lekarza w Atenach, natomiast następnego dnia objawy były silniejsze, Charles trafił do Aten i wracając z więzienia wzniecił pożar w furgonetce, która przewoziła więźniów i wmieszał się w tłum, po czym uciekł z miejsca zdarzenia i już więcej go w Grecji nie widziano. Gdybym czytał powieść, w której dzieją się takie rzeczy, o jakich pisze tutaj Jarosław Molenda, to myślę, że mógłbym nie uwierzyć to, że to wszystko jest prawdziwe. Natomiast to jest książka, która wpisuje się do takiego nurtu true crime, więc jest takim fabularyzowanym reportażem bardziej, bazującym na kilku innych książkach o tym bohaterze. Więc te rzeczy, których pisze tutaj Jarosław Molenda, wydarzyły się naprawdę. I z jednej strony możemy pomyśleć, że to wszystko wygląda jak, nie wiem, dobry, sensacyjny film. A z drugiej strony to wszystko były przerażające rzeczy, które jeden człowiek robił innym ludziom. Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić w tej książce, to przyczepiłbym się do próby autora, który starał się wchodzić jakby w emocje, w uczucia bohaterów, o których pisał. Uważam, że to jest dosyć karkołomne zadanie. Trudno nam, mimo nawet największej empatii, powiedzieć, co czuła dana osoba na przykład w momencie, nie wiem, rozmowy z taką postacią jak Charles, albo co czuła w momencie, nie wiem, bycia zabijaną na przykład. To jest coś, czego nie jesteśmy sobie w stanie tak naprawdę wyobrazić i uważam, że te fragmenty można byłoby spokojnie pominąć. Natomiast w
Wszelkie inne sceny są napisane naprawdę takim bardzo dynamicznym językiem. Czyta się to faktycznie jak dobrą powieść sensacyjną momentami, ale bardzo silnie opartą na autentycznych wydarzeniach. Więc jeżeli interesujecie się takim gatunkiem właśnie, jakim jest true crime, słuchacie na przykład podcasty o mordercach, śledzicie poczynania seryjnych zabójców z tego względu, że na przykład fascynuje was w jakimś sensie umysł takiego człowieka, to książka Bikini Killer, seryjny morderca Charles Sobracz z wydawnictwa Replika, autorstwa Jarosława Molendy, jest jak najbardziej do was, przez was do sprawdzenia. I też myślę, że warto sprawdzić serial, który w taki sposób raczej łagodny stara się tę postać przedstawić, ale nie dajcie się tej łagodnej wersji zwieść. To był potwór w skórze człowieka i o tym trzeba głośno mówić. Ku przestrodze na pewno ta historia też jest właśnie dla nas, dla ludzi, którzy mogą potencjalnie też być ofiarami takiego człowieka. Dzięki. Do zobaczenia.